historia szpitala to jest historia w ogóle polskiej prowincji zakonu Bonifratrów. Bo zakon działa tutaj od 400 lat. 1609 pierwsi bracia przyszli na krakowski rynek z wdzięczności krakowskich mieszczan za wyleczenie króla Zygmunta III Wazy. W 1811 roku został zakon przeniesiony na Kazimierz i zaczął rozwijać tutaj działalność. Aż do dziś. Fate bene fratelli, bracia, czyńcie dobro. Opowieść o świętym Janie Bożym, założycielu zakonu Bonifratrów, patronie chorych. Leszek Aleksander Moczulski, słowa. I były okresy, kiedy rozkwitał, a były okresy, kiedy wydawało się, że trzeba go będzie zlikwidować. I taki czas też nastąpił w 1891 roku. Wówczas prowincja to była austro-węgierska. I został przysłany Morawianin, brat zakonny, Letus Bernatek, z takim zadaniem, żeby, jak to się w tej chwili ładnie mówi, wygasić działalność tego szpitala. Przyjechał do Krakowa, zakochał się w Krakowie i zrobił coś dokładnie odwrotnego. Wymyślił, żeby na jubileusz 50. rocznicy koronacji cesarza Franciszka Józefa wybudować jubileuszowy szpital w Krakowie. Pojechał z tą ideą do Wiednia, wygłosił płomienną mowę i dostał pozwolenie i pierwsze pieniądze. Potem zaczął zbierać w Krakowie. I tak mówimy, i tak w historii to jest zapisane, że szpital ten powstał ze szczodrobliwości mieszkańców Krakowa. Tyle jest do zrobienia, tyle do wymodlenia. Zwyczajnie pomóc ludziom nieść ulgę wśród cierpienia. Tyle już wieków minęło i dzień dzisiejszy przeminie, a to co czynił Jan Boży jest tu wśród nas i żyje. Ojciec Letus Bernatek, uznaliśmy, że ta postać powinna dla Krakowa być już znana na zawsze. I zaczęła się budowa kładki na przyporach dawnego mostu podgórskiego. Biegnie w przedłużeniu niejako wyjścia z zaplecza szpitala. Uznaliśmy, że to jest może dobry moment, żeby nazwać tą kładkę imieniem ojca Letusa Bernatka. Tak to powiem w tej chwili, że powstało z jakiejś miłości. Z miłości do Krakowa, z miłości do zakonu. I dalej jest symbolem miłości. Bo stała się taką kładką, gdzie zakochani wieszają swoje kutki. To też jest takie nawiązanie do misji w ogóle zakonu, który miłość w postaci opieki nad najbardziej potrzebującymi, chorymi świadczy od początku powstania, od świętego Jana Bożego. I ten ojciec Letus jest takim kontynuatorem tej myśli, którą wyrażał też święty Jan Boży. Czyńcie dobro wy innym, ale czyńcie też dobro dla siebie, zaskarbiając sobie skarby w niebie poprzez posługę na rzecz najbardziej potrzebujących. Czyli Fate Bene Fratelli. W Polsce nazywają się Bonifratrami, czyli dobrymi braćmi. Jan Boży urodził się w 1495 roku w miejscowości Mortemononowo w Portugalii. Nazywał się Jan Ciudat, moglibyśmy przetłumaczyć jego nazwisko jako Jan Miasto albo Jan z Miasta. Do 8 roku mieszkał wraz z rodzicami, mając 8 lat, w niewyjaśnionych po dzień dzisiejszy okolicznościach opuszcza rodzinny dom i przemieszcza się do Hiszpanii. Jan ma burzliwe życie za sobą. Gdy ma 44 lata, uczestniczy we mszy świętej i wysłuchuje
kazania, gdzie Jan z Avili mówi, że nie wystarczy tylko stać w tłumie, ale trzeba wyjść, trzeba iść, trzeba głosić dobrą nowinę. O miłości Bożej trzeba głosić całemu światu i dlatego trzeba ruszyć z miejsca. Kto chory był, kto nie miał sił, gdy dusza jeszcze spała, chociaż nie mijał ciała ból, dłoń niewidzialna go głaskała. To święty Boży, święty Jan, z nieba, gdzie Boża chwała, aby już nie czuć bólu ran, dłoń niewidzialna nas głaskała. Jan Boży po wysłuchaniu tego kazania przystępuje do sakramentu pojednania, spowiada się przed Janem Avili, następnie wybiega na ulicę Granady i krzyczy, że jest największym grzesznikiem, jakiego ziemia do tej pory nosiła. Błaga wszystkich o miłosierdzie, błaga Boga przede wszystkim o miłosierdzie. Wbiega do swojego mieszkania, wyrzuca wszystko, rozdaje cokolwiek posiadał do tej pory i zostaje praktycznie nagi. To jego takie zachowanie niekonwencjonalne spowodowało, że siłą zaprowadzono go do Szpitala Królewskiego dla obłąkanych. Tych chorych bito, głodzono, przetrzymywano w pomieszczeniach piwnicznych, często w wodzie, byli skrępowani łańcuchami, przykuci do ściany. Jan Boży także doświadczył takiego traktowania. Drogi jesteś w biedzie, tak w smutku jak w śmiechu, i drogi w słabości, drogi nawet w grzechu. A kiedy tam staniesz, przejdziesz, staniesz w progu, to Izajasz mówi, żeś najdroższy Bogu, ty się nie powtórzysz, ani życie twoje, ani radość twoja, ani niepokoje. Jeden, jeden jesteś, choć ulotność, zwiewność, jeden na dni teraz i jeden na wieczność. Gdy jemu udzielano te razy, przyjmował je ze spokojem. Natomiast jak widział, jak nieludzko traktowano jego współtowarzyszy doli, błagał wręcz, żeby te razy jemu udzielano. Zaproponowano Janowi pozostanie w tym szpitalu, ale już w charakterze jednego z pracowników. Jan podziękował, mówiąc, że on sam chce założyć swój własny szpital, gdzie chory będzie najważniejszy. Był taki wyjątkowy rok, 8 lat temu, wielki jubileusz 400-lecia sprowadzenia bonifratrów do Krakowa, ówczesnej stolicy Polski. Wtedy, jak opowiadają już legendy teraz, powstały teksty autorstwa Leszka Aleksandra Moczulskiego, opisujące w poetycki sposób życie, dzieło, bo to naprawdę wielkie dzieło, Jana Bożego, który zakon bonifratrów założył. 8 lat temu poznałam doktora Marka Krobickiego, dyrektora Szpitala Bonifratrów, i on mi te teksty powierzył z pełnym zaufaniem, zostawiając swobodę działania, z nadzieją, że powstanie coś wyjątkowego. I w końcu się udało w zeszłym roku, że usiadł pan Ryszard Brączek z panią Lidią i powstało oratorium. Święty Jan Boży w trud nieulękły o siłę prosił świętą panienkę, o siłę cichą i bezimienną, do walki z bólem siłę codzienną, których los dotknął w świecie przegranych, co dzień cierpiących, co dnia mijanych. Bo
Bóg żałuje, bo Bóg ratuje, Bóg tych ostatnich pierwszych miłuje. Każdy zakon ma jakiś charyzmat, czyli sposób działania w świecie. Charyzmatem zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego jest szpitalnictwo, ale tak naprawdę źródło słowem jest hospitality, które głównie tłumaczy się jako gościnność. Więc ta posługa, którą realizuje zakon w szpitalach, w ośrodkach pomocy społecznej, w ogrzewalniach, w jadłodajniach, jest przyjmowanie wszystkich, którzy przyjdą z gościnnością, taką, z jaką czeka się na gości w domu. I to jest rdzeń tego charyzmatu. Bonifratrzy od samego początku pracują razem ze świeckimi osobami i warto może dopowiedzieć, że z chwilą śmierci świętego Jana Bożego było zaledwie 6 braci, a pozostałe osoby to osoby świeckie, które naśladowały go. Święty Jan Boży nie był nigdy zakonnikiem. On był wolontariuszem. On był świeckim wolontariuszem, który zrozumiał, że musi służyć innym ludziom. Ta praca wolontaryjna jest bardzo ważna. Czyli pierwsza jest idea, a dopiero potem jest jakaś gratyfikacja za to, co się robi. We współczesnym świecie ta gratyfikacja jest na pierwszym miejscu. Więc trzeba robić wszystko, żeby przywoływać historię, tą historię, o której opowiadamy, i mówić, że też ważne są inne wartości. Na skalę oprzyj miłosierdzie, a serce domem innym będzie. Nie są deszcze, o mi deszcze, cierpienie nieraz dużo większe. Na skalę oprzyj miłosierdzie, a serce domem innym będzie. I nie wchodź w ciernie, omiń ciernie, bo są cierpienia niepotrzebne. Wiemy, jak bardzo pacjenci potrzebują specjalistycznych porad lekarskich, szczególnie w naszym kraju, kiedy część pacjentów ma ograniczony dostęp do tych usług. Z tego powodu tutaj mamy taką tradycję naszego ośrodka, Dni Samarytańskie, podczas którego wszyscy specjaliści naszych oddziałów ortopedii, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, onkologicznej, specjaliści różnych dyscyplin wewnętrznych konsultują naszych pacjentów i podstawą tych konsultacji jest postawienie precyzyjnej diagnozy umożliwiającej pacjentowi leczenie zachowawcze, czyli różne formy leczenia rehabilitacyjnego, specjalnych zabiegów fizykoterapeutycznych, a tych pacjentów, których stan będzie wymagał leczenia operacyjnego, również kwalifikujemy do zabiegów operacyjnych w naszym ośrodku. Przyprowadziłam córkę. Trwają badania diagnostyczne, tudzież konsultacje w poradni chirurgii naczyniowej. Oczekiwanie drogą i z procedurami, jakie niestety oferuje nam Fundusz Narodowy, są bardzo rozciągnięte w czasie, bo może to być kwestia roku lub więcej. Natomiast tutaj od momentu rejestracji do momentu diagnozy upłynęło 7 dni, łącznie z badaniami. Dni Samarytańskie, które u nas już tradycyjnie co roku są organizowane, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom części tych pacjentów, głównie tych, dla których wyznaczono wielomiesięczne terminy oczekiwania. Dobrze byłoby, żeby takie imprezy w skali Małopolski czy kraju odbywały się częściej przy udziale również innych ośrodków. Choćbyśmy byli z win i ran, lekarzem dla nas Chrystus Pan. Dobijaj się do Jego bram, lekarzem dla nas Chrystus Pan. Choćby nieszczęścia lub grzechu stan, lekarzem dla nas Chrystus Pan. Nagi, bezbronny, gdy jesteś sam, lekarzem dla nas Chrystus Pan. Te dni samarytańskie, z nimi
Pracownicy bardzo mocno się identyfikują i cała kadra medyczna może spotkać się nie w gabinecie lekarskim, nie na oddziale szpitalnym, z pacjentami w bardziej przyjaznych okolicznościach, w wesołej atmosferze, w trakcie pikniku. Dzięki temu to miejsce staje się bardziej przyjazne. Gwarantujemy bardzo dużo atrakcji, między innymi występy różnych grup tanecznych, wokalnych. Mamy również naukę. Studenci pielęgniarstwa uczą dzieci prawidłowej higieny mycia rąk, jak również uczą pierwszej pomocy, realizując w ten sposób misję świętego Jana Bożego, który docierał do ludzi najbardziej potrzebujących. Temu, co pod upadł, daj się zastanowić. Schorzałemu pomóż, aby mógł ozdrowieć. I bije, bije serce wolne nad nami przestworze. I huczą, huczą wśród prac, i huczą młyny Boże. I bije, bije serce wolne nad nami przestworze. I huczą, huczą wśród prac, i huczą młyny Boże. Równie ważne jak ciało jest też potrzeba leczenia duszy. W momentach, kiedy są dylematy, co ze mną dalej, dlaczego mnie to spotkało, kiedy są momenty samotności po jakiejś trudnej diagnozie, kiedy są godziny bez personelu medycznego, bez rodziny, jest się samemu, z myślami i ma się potrzebę z kimś porozmawiać, to jest raz. Dwa, ma się potrzebę, żeby ktoś miał czas dla mnie. Jest też potrzeba, żeby ktoś może mnie ukierunkował albo był takim medium, które przyjmie jakąś spowiedź, swoją własną, która jest niejako dla siebie ważna. I albo z nią coś dalej zrobił, albo po prostu był tym, który wysłucha. Chleb musimy zdobyć, zdobyć przyjaciela. Dobra się nauczyć, nawet późno nieraz. Gniew można ominąć, a ze strachem walczyć. Wiary zaznać wielkiej lub ostatniej szansy. W dotyku ciszy Pan i na pustyni Pan. Pan potęgą sensów i ulg. Pan bandaż naszych ran. W oddaniu się jest Pan. W zaparciu się siebie Pan. Pan potęgą sensów i ulg. Pan bandaż naszych ran. Oczywiście ta posługa musi dotyczyć każdego człowieka, też tego, który nie ma żadnej wiary, ale potrzeby duchowe ma. Ten proces zdrowienia trzeba też to wsparcie duchowe, tą terapię duchową też włączać. Na równi z terapią somatyczną. Też trzeba uwrażliwiać świat medyczny na to, że ta druga sfera tego holistycznego patrzenia na pacjenta pomoże w efektach terapii. Rozsuwają się w rzeciądze nieba. Do świętej rodziny u bonifratrów pomodlić się trzeba. Jezu, ulecz ludziom, króluj, aby nie żyć ciągle w bólu. Twoja matka uśmiechnięta, przy niej Biblii święta księga. Panie Jezu, w Twojej księdze już się spełnia miłosierdzie. Twoja matka uśmiechnięta, przy niej Biblii święta księga. Panie Jezu, w Twojej księdze już się spełnia miłosierdzie. Często jest tak, że pacjenci, którzy opuszczają ten szpital, wychodzą w innej zupełnie kondycji, formie tej wewnętrznej.
przewartościowują sobie całe swoje życie. Miałem tutaj ze swojej historii takiego pacjenta, który już jak po bardzo trudnej operacji miał opuszczać szpital, już miał wypis w ręce, szukał kapelana. I kiedy mnie znalazł, poprosił mnie o spowiedź. Po 46 latach przystąpił do sakramentu pokuty. I zadałem mu takie pytanie, dlaczego teraz, dlaczego dzisiaj, dlaczego nie przed operacją, kiedy ja tyle razy do Pana przychodziłem? A on mi właśnie odpowiedział tak, proszę księdza, ja nie wierzyłem w Pana Boga. Ale jak zobaczyłem pielęgniarki, które się o mnie troszczą, jak zobaczyłem współpacjentów w sali, którzy się potrafią uśmiechać, których cierpienie przewyższało moje, ale oni byli z uśmiechem na twarzy. Kiedy widziałem księdza codziennie przychodzącego do mnie, to to sprawiło, że ja uwierzyłem, że Bóg jest. Bóg musi być. Jestem przekonany, że każdy pacjent, który przebywa w tym szpitalu, który głębiej się nad sobą zastanowi, zrozumie także, że wszystko jest po coś. Ale jeśli w tym jest miłość, jeśli w tym jest też moje ludzkie zaangażowanie, to wiem, że to po coś ma sens. O, ta ojczyzna, która jest w niebie, widzialna w świętym Chrystusa chlebie. Kiedy tęsknota dosięgnie kresu i światłem będzie Twe serce, Jezu. Kiedy zdziwienie będzie wiecznością, a ból się stanie świętą radością. Co zapomniane będzie wskrzeszone, co przeszło będzie wciąż nieskończone. Kto pożegnany będzie witany, nagi w purpurę będzie odziany. Co chcemy przekazać tym? Na pewno nie głośno, nie tak, żeby zmusić kogoś do czegoś. Spokojnie powtarzać treści, które są niby oczywiste, które się trochę boimy. O tym, że jest dziś, ale jest też wieczność, że warto być dobrym i że wszystko ginie oprócz dobrych uczynków. Tak mówił Jan Boży. Na razie dla nas jest wędrowanie ciemną doliną. Yeah!